No cześć, cześć, witajcie. Witajcie w kolejnej mapce na kanale. A dzisiaj zagramy sobie w mapkę autorstwa Impek, dokładnie tak. What, co się stało? Dobra, witajcie jeszcze raz. Nie no, nie będę zakładać tej zbroi tutaj, lepiej to wywalić gdzieś tutaj. O, tutaj to nam nie jest potrzebne kompletnie. Słuchajcie, zagramy sobie na mapce autorstwa Impek, dokładnie tak. Mapa jest z dedykacją dla Roxa oraz dla Enziego, którego również pozdrawiam. I Impek kazał się tutaj pozdrowić. Czekajcie, gdzie to jest? O, o, tutaj, tutaj, o. Jak nagrywasz odcinek, to możesz pozdrowić, więc pozdrowienia dla Impek serdeczne. A mapka nazywa się Uratuj Roxa. Mamy tutaj zasady, nie cheatuj, graj na Game Mode 0. Jeśli nagrywasz odcinek, to możesz pozdrowić. Tak, to już zrobiłem. Tutaj mamy ustawienia ogólnie Game Moda i tak dalej, i tak dalej. Więc zobaczymy sobie, jak ta mapka się prezentuje. Pamiętajcie zostawić łapencję, jeśli lubicie takie mapki przygodowe. No i cóż, lecimy do odcinka. Dobra, start. Okej, troszkę dziwne to muzeum. Zaraz, w tej kuli jest Rox MB, co on tam robi? No właśnie, co on tam robi, to ja chyba nie jestem Roxem teraz. Dobra, co tu jest grane, kurczę. Właściciel muzeum. Zapraszam, zapraszam, kupujcie... Co? Kupujcie bilety. Przepraszam, że przerywam, ale... Słuchaj, nie przerywaj mi, ja tu kręcę interesy. Co za kompletny idiota, dam mu pół gwiazdki w internecie na stronie www.youtubeasherroxplay.com. What? Sam podejdę do tej kuli i zobaczę, co się kręci. Okej. Dobra, czy ja jestem tutaj atrakcją, słuchajcie? Roxu atrakcją jest tutaj. O nie, Boże, czy ja tutaj widzę parkour? Naprawdę, czy to jest parkour? Co tu się dzieje? Co to jest? To jest... O, fuck. Dobra, to jest parkour. Tak, to jest potwierdzone info, że to jest parkour. Ale... A, ostatnio nie jest ze mną tak źle w parkurze aż. Dobra. Ty, co ty tam robisz? Złaź mi stąd! Nigdy, muszę się pospieszyć. Właściciel to mówił. Dobra, sorry, kurczę. Nie ogarniam, jak nie ma kolorków. Co? Barier bloki? Jak chcesz, możesz cheatować. No, serio? O, shit. Dobra, widzę to. Okej. Okej, 180... Ha! Nie. Haha, ale 180, o kurde. No dobra, poradziłem sobie. Pyk, pyk, pyk. Co to jest? Fuck, nie ma bata, cheatujemy. Kurde, ja to skakać nie umiem. Dobra, gdzie my mamy tutaj doskoczyć? O, tutaj pewnie. Uff, teraz tylko szkłem. No to lajtowo już. Pyk, pyk, pyk. Game mode oczywiście 0. Pyk, 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 pyk. Idziemy do Roxa. Jesteśmy jego fany, musimy się dostać do Roxa. Jej, co tutaj jest? Lever. Teraz tylko na dół, muszę znaleźć żelazną półpłytkę. Ha? Żelazną półpłytkę? Muszą znaleźć żelazną półpłytkę. Aha. Dobra, tak, wiecie, dlaczego ja tu wszedłem? Po co ja tu wlazłem, nie? Tak, tak, by the way. Dobra, pyk. O, oh, dobra, udało się. Żelazną półpłytkę? Jaką żelazną półpłytkę? Co? Gdzie jest jakaś żelazna półpłytka? Słuchajcie, pisaliście opinię na mapce, pisaliście, że jest całkiem spoko. Dla Enziaków wstęp darmo. Malutki easter egg. Czyli Enzi ma wstęp za darmo, ja muszę płacić. Dobra, tutaj, 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 pyk. Z drugiej strony idź. Dla personelu. What? Idziemy tutaj. To nie jest półpłytka, ziomeczku. To jest klapa. Dobra, 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 dobra. Co tu jest grane? Co tu się dzieje? No nie wierzę. Minigames. Dobra, szybko. What? Final level. Po poziomie czwartym. Okej, okay, dobra. Co tutaj jest? Level 4. Level 1. Jej! I level 1. O Boże, to będzie bekowa mapka, coś. O nie! O nie! Tutaj skocz. Dlaczego minigamesy to parkour? Minigamesy to nie są parkury. Ach. Nie! Tylko nie to. Tylko nie parkury. Dobra, czekajcie, zobaczymy, jak mi pójdzie. To jest test. To jest test, słuchajcie. Jak mi się uda za pierwszym razem, to zostawiacie pod każdym moim filmikiem na YouTube łapeczkę w górę. Okej, okay, muszę się bardzo mocno postarać. Nie ma tu 180, prawda? Nie ma. Okej. Okay. Pamiętajcie, łapeczka w górę pod każdym filmikiem. To jest dużo, to jest 1000 filmów. Dobra. O! Okej. Okay. Ej, no nie wierzę. Pierwszy raz przejdę w całości parkour za pierwszym razem. No, za drugim w sumie tam na początku spadłem, ale... Ach. Jest?
Wow! No nie wierzę! Jest? Ooo, słuchajcie, łapeczki coraz bliżej. Jest! Jest! Haha, ej! Tam była dźwignia, prawda? Kurde, tam była dźwignia. Dobra, oddaj to. Okej. Słuchajcie, no niestety. No przykro mi, ale musicie zostawić łapeczkę pod każdym filmem. Troszeczkę tego będzie do roboty, nie? Dobra, co to? Znowu parkour? Poważnie? Przydałyby się schody. No co ty nie powiesz? Dobra, schody, no to już, lecimy z drewnem. Drewniane schodki zrobimy i tyle, no. Co mamy z cobblestone'a zrobić schody? Ja wystarczy, że się tu podsadzę i tyle. Damy radę. Okej, okay, dobra, już powinno wystarczyć. Pyk, 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 pyk. Haha. No dobra, no to się podsadzam od razu do tej skrzynki. Sorry, ale mogę tak. Nigdzie nie jest napisane, że nie mogę. Easter egg. To jest głowa Ikara, nie? To jest głowa Ikara? Czekajcie. Nie, to nie jest głowa Ikara. Nie wiem, kogo to głowa jest. Pyk. Jestem cheater, jestem cheater, jestem cheater. Dobra, kolejna mapeczka. Level pierwszy już była, gdzie jest level trzeci? A, tutaj. Level 3. Wbijamy. Dobra, pyk. To miała być mapka przygodowa. A nie parkour! Dobra. Słuchajcie, jak to przejdę za pierwszym razem, to tworzycie 10 multikont i zostawiacie pod każdym moim filmem łapeczkę. Ech, dobra. I subujecie. I będziemy mieć 10 milionów, słuchajcie. I dostaniemy najlepszy przycisk na YouTube. Nie, najlepszy jest rubinowy chyba za 50 milionów. Ale za 10 milionów jest... Nie, za 10 jest rubinowy. Nie pamiętam już. Za 50 jest diamentowy chyba. Więc, kurczę. No, moglibyśmy zrobić taki szał. Ej, to byłoby ciekawe. Byśmy byli w topce polskiego YouTube'a. Nie, to się nie uda. Znaczy w topce, no na pierwszym miejscu. Nie, no ten parkour jest za długi. No nie, no bez przesady, to kurde. Tam jest jakiś spawn point pewnie. What? O nie. Ja już, słuchajcie, nie ufam takim mapkom, gdzie jest napisane przygodowa i jest parkour. Nie, to ja muszę testować te mapki. Ale wiecie, nie chcę testować tych mapek, ponieważ przed grą, ponieważ... Spawn point? Chyba tak. Ponieważ psujemy sobie trochę zabawę też, ja już wiem co tutaj jest, nie ma tego elementu zaskoczenia, prawda? I tak dalej, i tak dalej. Ah, dobra. W ogóle słuchajcie, wpadajcie na serwerek hitmc.pl, bo tam się ostatnio bardzo dużo dzieje. No, nie wiem czy już był ogłoszony konkurs, bo jeszcze nagrywając ten materiał jestem przed ogłoszeniem konkursu na hitmc. I do wygrania będą naprawdę mega rzeczy. Naprawdę fajne rzeczy będą, więc kurczę. No, a poza tym serwer się już naprawdę nieźle rozwija. Mamy już Skyblocka, mamy Gildię, mamy Survival plus Gildię, mamy już Bed Warsy, mamy już Freebuild, więc naprawdę tego jest coraz więcej. Tak naprawdę... A, serwerek... No nie, tu się nie da przeskoczyć. Kit, ja to walę. Tak naprawdę serwerek staje się coraz lepszy. No i niestety troszeczkę czasu będzie potrzebne, żeby ten serwer był taki, jaki idealnie chce. Ale tak czy inaczej wygląda już naprawdę epicko. Więc wpadajcie hitmc.pl na non-premium i premium, więc wiecie, co robić. Dobra. Okej, to lecimy czwarty level. A to jest final level. A gdzie jest czwarty? To jest który? To jest trzeci. Tam jest jeszcze jakiś. To jest drugi. O kurde, to jest drugi. Aha. No dobra. O nie. Nie lubię takich mapek. Znaczy, nie lubię. Przejadły mi się po prostu. Już, że muszę skraftować kilof diamentowe, prawda? Żeby móc wykopać, wiecie. Żeby móc wykopać ten obsydian, więc... Ile można wałkować to samo też. Dobra. Okej, okay, pyk, 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 pyk. Dobra, lecimy z koblem. Raz, dwa, trzy. Okej, okay, mamy trzy kobla. Pyk, pyk, ale ciekawe, na przykład to byłoby fajne, jakbyśmy mogli zrobić... wiem, a co myślicie o takiej serii, na przykład jak rekordy Minecrafta, rekordy Guinnessa, coś w tym stylu. I moglibyśmy zrobić taki myk, że na przykład budujemy taką mapkę, ja wam buduję taką mapkę. I po prostu, kto najszybciej, powiedzmy,
to najszybciej zrobi ten kilo w diamentowy i wykopie rzeczywiście ten obsydian. I tak dalej, nie tylko oczywiście z tym. Moglibyśmy zrobić, kto najszybciej znajdzie diamenty. Wiecie, że jest, że można pobić rekord Guinnessa w Minecrafcie na przykład do znalezienia diamentów. To może być oficjalnie zapisane do księgi Guinnessa. Więc tak naprawdę, możecie... O kurde, co ja zrobiłem? Shit, nie to. Więc tak naprawdę możecie być w księdze Guinnessa tylko dlatego, że gracie w Minecrafta. To jest bardzo ciekawy patent. Dobra, pyk. Miałem dla was przygotować odcinek o rekordach Guinnessa w Minecrafcie. No dokładnie. Ale tych rekordów nie ma za wiele, więc tak naprawdę macie szerokie pole do popisu. A rekordem Guinnessa może być tak naprawdę wszystko, nie wiem. Ilość zabitych pigmenów na jednego hita, powiedzmy. Chyba był taki rekord Guinnessa. Ilość ściętych drzew w ciągu minuty, powiedzmy. No, słuchajcie. Naprawdę, masę możliwości. Jeszcze sobie zrobimy dwa patyki. No już. Dobra, mamy to. Pyk, 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 pyk. Dobra, jesteśmy. Tu jest diamencik. Elegancko. I teraz możemy już zrobić sobie w końcu diamentowy kill-off. Pyk, pyk, pyk. Pyk, pyk. Dobra, mamy go. No i kopiemy. Niestety to może troszeczkę potrwać, ale myślę, co by wam tutaj jeszcze ciekawego powiedzieć. No napiszcie, co myślicie o takiej serii. Myślę od dłuższego czasu o jakiejś serii survival. Zastanawiałem się na przykład nad serią Survival na Flat World, na płaskim świecie po prostu, i spróbować przetrwać. Napiszcie mi, czy to jest według was ciekawe. Okej. Dobra, niestety znowu dźwigni nie mam. I jestem zablokowany, zobaczcie. Więc dajcie po prostu znać. Jakaś komenda chyba się przycięła, wiecie? Mam wrażenie. Bo cały czas teleportuje mnie w to miejsce. Widzicie? Game Mode 3. No, cały czas mnie teletepa w to miejsce. No niestety, bardzo zbugowana mapka, ale potraktujcie tę mapkę jako taką mapkę pogadankową troszeczkę, bo rzeczywiście udało nam się troszeczkę pogadać. Szczerze mówiąc, teraz mamy dość spory problem, ponieważ nie wiem, jak zablokować zegar, który cały czas teleportuje nas, zobaczcie, w to miejsce. Widzicie, tu jest jakaś pętla po prostu i cały czas Minecraft próbuje nas tutaj przeteleportować i to jest tak naprawdę... dość spory problem, bo tego nie mogę teraz wyłączyć. W jaki sposób? Nie mogę wyłączyć komend. Nie jestem na serwerze. Game Mode 1, może kill by tutaj pomogło? Nie, widzicie, znowu mamy to samo. No, cały czas nas tutaj tepa. O Boże, słuchajcie. Najbardziej zbugowana mapka chyba, w jaką grałem. Znaczy, zbugowana może nie jest najbardziej, ale jest zbugowana, więc zastanawiam się, jaki dać tutaj tytuł. Szczerze mówiąc, nawet zastanawiam się, czy publikować ten film na kanale. Ale myślę, że opublikuję z jedną taką dla was rekompensatą, że tego dnia pojawią się po prostu dwa filmy. No cóż, szczerze mówiąc, odcinek nie jest taki najgorszy, ale ta mapka jest dość... dość kosz... no sami zobaczcie, no. Kurczę, no. Dobra, zresetuję mapkę i zagramy w nią ponownie. No dobra, słuchajcie, jesteśmy z powrotem przy final level. Po poziomie czwartym, proszę bardzo, pyk. Tak, rok, zbiegnę! What? Co tu się dzieje na tej mapce? To są chyba jakieś jaja. Idź za siebie. What the hell? Ej, gdzie jesteś, draniu? Pewnie jest w tym mieście. Musi gdzieś być, pewnie tu gdzieś mieszka. Zaraz, tam w tamtym budynku widzę Roxa. O kurczę. Szczerze mówiąc, fabuła jest tak poplątana, że ja nie rozumiem kompletnie nic z tego. Upewnij się, że przeczytałeś wiadomość o swoich planach. Jeśli nie, zrób to. Aha, dobra. W tym budynku widzę Roxa. Jest! Jest tam Roxu, widzę go. Dobra, co to jest? Dzień dobry! Pan jest ochroniarzem. Tak. Co to za skrót, Paul? Policja. Mamy wpływ, widzimy wszystkich i... chcę się tu zatrudnić. Jako ochroniarz. To już... To już nie moja bajka. Pogadać z szefem. Górne piętro, ale ja na jego miejscu bym cię nie przyjął. Dziękuję i do widzenia. Dlaczego byś mnie nie przyjął? Bo co? Tobie też urwę główkę i wywalę. Dobra, idziemy tutaj. O, Enzi, proszę bardzo. Dzień dobry, ja poproszę... Do biura szefa, winda się zepsuła. Nie ma jak wejść, przykro mi. Mogę wspiąć się po tych lampach. Co?
Jaka winda? Jakie lampy? No nie wierzę. No nie wierzę! Słuchaj, autorze mapy, kurczę, już zapomniałem niestety jak się nazywasz. Za dużo tego parkura troszeczkę jak na mapkę przygodową, wiesz? Troszeczkę za wiele tego parkura. Okej, okay, ale jeśli jest to twoja pierwsza mapka dla przykładu, no to oczywiście chciałbym, żebyś zbudował mapek więcej, no bo musisz się jeszcze troszeczkę podszkolić. Tak czy inaczej, kurczę, może troszeczkę ładniejsze lokacje spróbuj wybudować, ale oczywiście wiem, że nie każdy ma dar do ładnego budowania, więc tak czy inaczej, słuchajcie, jak wysyłacie mi mapkę i jest ona kierowana do mnie z dedykacją dla mnie, to ja nie mogę powiedzieć, ja po prostu nie potrafię powiedzieć, że jest ona jakaś gorsza czy coś w tym stylu, no po prostu nie potrafię. Ktoś budował tę mapkę z myślą o mnie i owszem, no kurczę, bywały lepsze mapki. Ale tak czy inaczej, słuchajcie, nagramy ją do końca, ponieważ wiem, że taka osoba, która zbudowała tę mapkę, na pewno chciałaby zobaczyć, no po prostu swoją mapkę na moim kanale. Czegoś tutaj nie rozumiem, jak ja mam się dostać w tamto miejsce, bo tutaj nie mogę podskoczyć, widzicie to? Nie mogę, tutaj nie dam rady wskoczyć na ten blok, nie ma szans po prostu, ale tutaj jest jakiś comment blok, którego nie mogę za bardzo kliknąć. Szczerze mówiąc, nie wiem, co ja mogę tutaj zrobić aktualnie, teraz, w tym momencie. Jedyne, co mogę zrobić, to popsuć ten blok. Przeskoczyć tutaj i wskoczyć tu. Okej? Okay. Dzień dobry, chciałem się tu zatrudnić. Szef policji. Nie zatrudniłbym ciebie, ale po tym, co tu zobaczyłem, nadajesz się na policjanta w 99%. Czemu nie w 100? Nie widziałem, jak strzelasz, więc zapraszam cię na strzelnicę, przyjacielu. Okej, okay, ciekawe. Dobra. Słuchaj, ja nie strzelam, jestem na to za stary. Będę patrzył, jak wycelujesz. Witaj w robocie i przyjdź jutro o 15:30. Okej, okay. No dobra, o 15:30. Tutaj. Okej, okay. No dobra, to będziemy strzelać teraz. Pyk i pyk. Wow. Okej, okay, jest noc, czas na Roxa, już idę, Michał. Gdzie jest Roxu? Gdzie jest Roxu? Co tu się dzieje? Czemu ja się zatrudniłem jako policjant? Dlaczego? Witam? Kurde, głosuję z jego, nie wiem jak udawać. Nie potrafię, no po prostu nie potrafię. Co pan tu? A, Impek! No właśnie, hehe. Jaki znowu Impek? Zapraszam, wchodź, wchodź! Impek to autor mapki. Okej, okay, dobra. Okej. Okay. Enzi nas wpuścił. Nie wiadomo dlaczego, skąd nas zna i o co komon. Kto to jest? Właściciel muzeum. A on śpi. Okej, okay. Tylko cicho. On śpi. Stoi. Stoi na łóżku, nie śpi. Okej, okay, Roxu. O! Michał! Rox! Jesteś ty! Zaraz. Atrapa. Szybko, muszę iść do mojej pracy. To jest atrapa, to nie jest Roxu. Popatrzcie, Roxu trzyma w głowę Roxa w ręce. Okej, okay. Śmieszne. Dobra, idziemy do pracy. To jest atrapa. Czyżby w muzeum posiadali atrapę Roxa? Co jest grane? Dobra, idziemy do pracy. Pyk, pyk, pyk. O, lokacja się zmieniła, proszę bardzo. Byłeś najpierw w pomarańczowym budynku. Postępuj zgodnie z fabułą. No ale miałem iść do pracy. Tak, dobra, po prostu to było takie przypomnienie, że na początku miałeś iść do pomarańczowego budynku, pamiętaj. Okej, okay, wszystko jasne, pyk, pyk. O nie, dobra. Co ja się naskaczę w tym, na tej mapce, słuchajcie, to jest masakra jakaś. Pyk, pyk. Słuchajcie, jeśli na przykład nie potraficie pisać komend, to zawsze można zrobić jakieś inne zagadki bez komend. Ja muszę wam zrobić też taki odcineczek tutaj. Okej, okay. Czas pokazać, jak się strzela z łuku. Okej, okay. Pyk. Ho! Pięknie. Okej. Okay. Co będzie z nimi dalej? Napisz koniecznie, czy mapka ci się spodobała. Budowałem ją około 3 tygodnie. Niecałe, bo nie działał mi World Edit. To już koniec. Ciąg dalszy mapki w mapce zatytułowanej Wehikuł Czasu. PS, nazwę mogę. A, Wehikuł Czasu, bo chyba już ktoś zbudował mapkę Wehikuł Czasu i podejrzewam, że się zapytał autora o właśnie o taką tą. I to jest, słuchajcie, mapka, zobaczcie, Kruxitz. A to był inny autor.
No słuchajcie, tak czy inaczej, mapeczka taka do pogadania troszeczkę, szczerze mówiąc. Nie jest ona za bardzo rozbudowana, ale przy okazji jeszcze chciałbym wam może pokazać kilka ciekawych rzeczy, takie na spontanie. No na przykład jak budujecie taką mapkę, prawda? Taką jak jest tutaj. Zawsze możecie zrobić to troszeczkę inaczej. Po co budować na przykład jakąś ścianę tutaj, jeśli nie można byłoby skopiować powiedzmy tego budynku z troszeczkę innego bloku i zbudować takie miasto o różnych wysokościach, powiedzmy te budynki, tak? To by wyglądało już znacznie lepiej. Jeśli budujecie na przykład jakiś plac, no to kurczę, zbudujcie sobie tutaj zawsze też jakąś, powiedzmy, ścieżkę, tylko że to się zapada, wszystko widzę tu w powietrzu wisi. No ale powiedzmy, że to jest gravel albo inny blok, tak żeby to się troszeczkę wyróżniało, żeby tutaj była też jakaś tekstura, prawda? Zawsze możecie wziąć też na przykład jakąś trawkę i chodnik po prostu zrobić tylko taki, a tutaj gdzieś dookoła trawkę. Pamiętajcie, że na przykład zawsze możecie posadzić trawę, powiedzmy mil, i to wygląda również znacznie lepiej, prawda? No kurczę, dlaczego by tego nie zrobić? Poza tym zawsze możecie zrobić jakieś lampy, nie? Jakieś proste lampy, powiedzmy, dajmy sobie tutaj, weźmy sobie latarnię, bo ona świeci. Ja wiem, że powinienem zrobić z tego, z lampy tej redstone'owej. No ale teraz na przykład macie też w Minecraft 1.13, będzie więcej znacznie tych trapdoorów, prawda? Więc możecie te lampy robić na różne sposoby. Słuchajcie, no możliwości jest bardzo dużo, więc zawsze można zrobić coś lepszego troszeczkę, prawda? No i tutaj na przykład jak będzie sobie, powiedzmy, jakiś ogródek czy coś w tym stylu, jakiś trawnik, no to zawsze możecie również dać tutaj, powiedzmy, fence, płotek, tylko nie ten, wall. Bardzo rzadko wykorzystujecie również te płoty. Te, zobaczcie, o takie. No nie, zawsze to może wyglądać troszeczkę lepiej. Tutaj też można dać jakąś podstawę, na przykład tej lampy, pyk. No i to wygląda już super po prostu, nie? No super to nie wygląda oczywiście, ale taki szybki jakiś tutorial zawsze można dać. Tak samo jak tutaj robicie na przykład jakieś ściany, to dajcie tutaj też jakieś takie detale, nie? Zawsze możecie coś, pamiętajcie, zrobić. Na przykład jeśli budujecie zamek, to można zrobić też coś w tym stylu, że powiedzmy ta ściana tutaj jest jakaś taka, nie? O, pyk, pyk, pyk. Proszę bardzo. O, ciach. A tutaj na przykład może być jakiś kanał z wody i powiedzmy sobie dacie jeszcze jakieś iron barsy i tam na przykład nie można wyjść i tam są kanały, nie? Więc kurczę, co by tutaj jeszcze powiedzieć? Sami rozumiecie, nie? Można tutaj rzeczywiście wiele, wiele, wiele jeszcze rzeczy zrobić. Może jakiś taki tutorial rzeczywiście dla was przygotuję. Zawsze możecie też na przykład, jak macie takie puste pomieszczenie, zasadzić gdzieś po prostu jakieś drzewo. I uwierzcie mi, że to doda dużo, 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 dużo. Dużo fajnego może klimatu, nie? Ale zdecydowanie będzie ta mapka wyglądać lepiej. Patrzcie, na przykład teraz możecie sobie zrobić takie duże drzewo dżunglowe, nie? Albo na przykład duże drzewo, o to. Pyk, 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 pyk. No i co? No i sadzicie i mamy tutaj ogromne drzewo gdzieś sobie w rogu. No, rośnie, co nie? To wygląda akurat dziwacznie, ale zawsze możecie tutaj dać trawkę i po prostu jakoś to teksturować, że tak powiem, liśćmi. O, pyk, pyk, pyk. Tutaj jakieś jeziorko z liliami, no wiecie, możliwości jest naprawdę bardzo dużo, ale słuchajcie, kończę, bo się troszeczkę rozgadałem. Oj, chyba rzeczywiście muszę taki odcinek zrobić, bo rzeczywiście całkiem dobrze się w tym czuję. A przecież wiecie, że dość sporo budowałem w serii Minecraft Extreme Adventures, więc coś tam jeszcze umiejętności mam, nie? No dobra, okej. Dziękuję za oglądanie, trzymajcie się, do usłyszenia w kolejnym odcinku. Cześć!